Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wojewódzki Sąd Administracyjny idzie w ślady Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski sąd nakazuje wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, kopalni, która jest ściśle związana z elektrownią stanowiącą jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski. To nie jest tylko wyrok na kopalnię. To jest wyrok na 60 tysięcy ludzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej umożliwiającej wydobycie węgla w kopalni Turów po 2026 roku. Wniosek w sprawie zablokowania koncesji złożyły niemieckie i czeskie organizacje pozarządowe. Kopalnia i połączona z nią elektrownia Turów odpowiadają za 7% polskiego miksu energetycznego, przypomina profesor Orion Jędrysek. Bez tej kopalni w zasadzie Dolny Śląsk musiałby być wyłączony, jeśli chodzi o prąd, bo po prostu to jest główne zasilanie, stabilne, pewne. Decyzja nie jest prawomocna, odwołanie trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada walkę. Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne, odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię. I albo osiągniemy nasz cel, uzyskanie wszystkich zgód, albo i tak Turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował. Szef rządu wraz z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem odwiedzili kopalnię Turów, gdzie spotkali się z górnikami i pracownikami. Jesteśmy razem, jesteśmy zjednoczeni, nie damy się podzielić, nie damy się zniszczyć, nie damy zamknąć Turowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie Turowa identycznie jak przed 2 laty Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wówczas sędzia z Hiszpanii jednoosobowo podjęła decyzję o zamknięciu kopalni, a za każdy dzień zwłoki nałożyła 500 000 euro kary. Realizacji orzeczenia domagała się wtedy opozycja. Turów prędzej czy później trzeba będzie zamknąć. Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować. Dziś narracja opozycji się nie zmienia. Jest rzecz niebywała, bo po raz pierwszy w historii mamy rząd, który stara się mówić, jaki wyrok obowiązuje, a jaki nie. Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że wydobycie w Turowie będzie kontynuowane. Co najmniej do tego 2044 roku na taki okres opiewa ta wydana koncesja na wydobycie. To jest też mniej więcej okres, kiedy to złoże będzie się wyczerpywać. Turów spełnia wszystkie warunki środowiskowe, stanowi jednak konkurencję dla innych kopalni po stronie czeskiej i niemieckiej. Przypomina związany przez lata z elektrownią Turów doktor inżynier Jerzy Majcher. Ekspert dodaje, że alternatywą dla elektrowni mają stać się niestabilne, odnawialne źródła energii. To jest bardzo ostra walka konkurencyjna, która nie uwzględnia realiów, natomiast jest podpierana hasełkami pod tytułem walczymy o ziemię i o ekologię. To jest hipokryzja najwyższej rangi. Według medialnych doniesień postanowienie w sprawie Turowa wydał sędzia Jarosław Łuczaj. Prawo to nie matematyka, gdzie 2 razy 2 zawsze równa się 4. Sędzia Łuczaj należy do zaangażowanego w polityczny spór Stowarzyszenia Justicja, brał udział w politycznych protestach przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Do sędziego zwrócił się szef Solidarności Piotr Duda. Tym postanowieniem to niech pan sobie pokój sędziowski wytapetuje, albo te postanowienia wysyła do Niemiec, niech zamykają niemieckie kopalnie węgla brunatnego, bo mówimy krótko, ręce precz od Turowa. W marcu zapadł podobny kontrowersyjny wyrok polskiego sądu uderzający w polskie interesy. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał wstrzymanie prac regulacyjnych i pogłębiających na Odrze. Protestowali przeciwko nim pseudoekolodzy z Polski i Niemiec. Historyczne porozumienie między rządem a Solidarnością. Prawo i Sprawiedliwość zobowiązuje się do kolejnych pozytywnych zmian dla pracowników. Zapowiada też specjalne dodatki dla pracowników socjalnych i podwyżki w budżetówce. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność wypracował wspólnie z rządem porozumienie dotyczące korzystnych zmian dla pracowników. Rozmowy nie były łatwe, przyznał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i zapowiedział realizację jednego z głównych postulatów Solidarności, czyli wprowadzenia emerytur stażowych. Udaje się rozwiązać trudne problemy, nawiązuje do tych pamiętnych
wielkich wydarzeń z sierpnia 80 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych. W porozumieniu rządu z Solidarnością znalazło się też zatrzymanie procesu wygaszania emerytur pomostowych. Ogłosił to przewodniczący Piotr Duda. Podpisem doprowadzimy do tego i całą drogą legislacyjną w Sejmie, że pracownicy, którzy ciężko pracują, tak jak tu w Hucie Stalowa Wola, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową. Będą też pozytywne zmiany, które wpłyną na realne płace Polaków. Wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia tak zwanego dodatku za pracę w godzinach nocnych, a także dodatku za wysługę lat. Premier ogłosił kolejną podwyżkę dla pracowników budżetówki. Dodatkowa podwyżka dla całej budżetówki wywalczona przez Solidarność w tym roku jeszcze i oczywiście w przyszłym też będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny. Od kwietnia do końca roku specjalne miesięczne dodatki w wysokości 600 zł otrzymają pracownicy domów pomocy społecznej. Nauczyciele z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymają jednorazowo 900 zł. Zwiększą się też budżety zakładowych funduszy świadczeń socjalnych dla pracowników, które były zamrożone przez pandemię, a związkowcy będą lepiej chronieni. Ochrona działacza związkowego będzie, którą ma zapisaną w ustawie o związkach zawodowych, będzie faktycznie, a nie teoretycznie. Poprzez to może w naszym kraju rozwijać się dialog społeczny. Premier podpisał też umowę na dokapitalizowanie Huty Stalowa Wola kwotą 600 milionów złotych. Potwierdzam także zawarcie istotnego porozumienia z Ljugongiem, także żeby była gwarancja miejsc pracy. To wielki moment dla miasta, mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Te procesy, które są gwarantowane w tej umowie, te inwestycje, które będą prowadzone przez zarząd Huty Stalowa Wola, otworzą bardzo istotne perspektywy rozwojowe. To kolejne dobre zmiany, mówi ekonomista profesor Wojciech Piątek. Co roku systematycznie wzrastają minimalne płace i emerytury. W ubiegłym roku podatek PIT obniżono z 17 na 12%, a kwota podatku wynosi 30 tysięcy złotych. Trudno to porównywać do czasów rządu PO-PSL. Pracownik miał pracować bardzo długo, po kilkanaście godzin. Miał nie buntować się na nadgodziny, a jednocześnie miał otrzymywać najniższe wynagrodzenia. Recepta na dobre zmiany jest prosta, mówi dr Piotr Gawryszczak. Wystarczy nie kraść. Jeśli te wszystkie przekręty VAT-owe, firmy, które przekręcały VAT, które kradły VAT, wyprowadzały z Polski ponad 200 miliardów złotych, no to wtedy nie było stać. Rząd zobowiązał się też na wniosek Solidarności ponownie wesprzeć firmy energochłonne kolejną transzą finansową. Prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy, w której przedstawia swoje główne cele na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Pomimo tego, że są to jasne cele, to rodzą one wiele pytań o pozycję Polski we wspólnocie. Z kolei opozycja torpeduje zapisy, jakie znalazły się w propozycji. Polska, pełniąc prezydencję we wspólnocie, powinna według prezydenta skupić się na trzech kwestiach: zacieśnieniu relacji pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi, zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego oraz otwarciu wspólnoty na nowych członków. Dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące. To wzmocniłoby Europę Środkową i Wschodnią oraz dałoby impuls do jej rozwoju. Równocześnie Polska przestałaby być największym beneficjentem unijnych środków, między innymi na sektor rolnictwa. Dlatego musimy stawiać jasne warunki w relacjach z Kijowem, podkreśla politolog profesor Tomasz Grosse. Powinniśmy wspierać Ukraińców na zasadzie przyjaźni między naszymi narodami, ale jednocześnie przekonywać ich i wszystkich innych do tego, że to musi nas wzmocnić i Ukraińców, i Polaków. A nie możemy być zepchnięci do roli peryferii, nie możemy być zepchnięci
do roli peryferii. Dyskusja o przyjęciu nowych członków trwa od dziesięcioleci. Najwięksi gracze, czyli Francja i Niemcy, chcą wykorzystać sytuację rozszerzenia wspólnoty do jej całkowitego przemeblowania. Ich głównym warunkiem jest zniesienie zasady jednomyślności i pozbawienie państw członkowskich prawa weta. To oznaczałoby utratę przez Polskę jednego z najważniejszych instrumentów w europejskiej grze politycznej. Nie godzimy się na takie warunki, zaznacza minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Opowiadamy się za utrzymaniem zasady jednomyślności w tych najważniejszych dziedzinach funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie godzimy się na zwiększanie liczby obszarów, gdzie podejmuje decyzję większość. Jeśli Zjednoczona Prawica będzie rządziła kolejną kadencję, to powinna spodziewać się torpedowania swoich działań w trakcie trwania prezydencji. Rodzą się też pytania, czy nie dojdzie do próby zablokowania przejęcia przewodnictwa we wspólnocie. Obecnie podejmowane są takie próby względem Węgier. Pytanie, czy rzeczywiście państwa członkowskie będą chciały doprowadzić do takiego potężnego kryzysu, czyli odebrać prawo państwa członkowskiego do prezydencji gwarantowane przez traktat. Zaproponowane priorytety prezydent Andrzej Duda chce osiągnąć we współpracy z całym parlamentem ponad partyjnymi podziałami. Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. Oprócz wytyczenia priorytetów, to w projekcie ustawy prezydent chce zwiększać swoje kompetencje przy wyborze polskich kandydatów na unijne stanowiska, między innymi w Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Trybunale Obrachunkowym. Ten zapis mocno krytykuje opozycja, która przekonuje, że cały projekt nie ma sensu. Chcielibyśmy mieć takiego prezydenta w przyszłości, który by jednak rozmawiał ze wszystkimi środowiskami politycznymi. To jest pozorowany ruch pana prezydenta. Słowa, słowa, słowa. A rzeczywistość skrzeczy, a nasze doświadczenie z prezydentem Dudą jest jedno, że nie jest zwolennikiem Unii Europejskiej. Projekt pojawił się 4 miesiące przed wyborami, które mogą wiele zmienić, wskazuje profesor Robert Alberski. Niezależnie od tego, kto wygra, pewnie będzie nowy rząd. Trochę w innym składzie, z innym premierem, być może z inną wizją polityki europejskiej, więc to tak naprawdę się rozstrzygnie za kilka miesięcy. Minister Szynkowski-Welsenk potwierdza, że prezydent ma poparcie rządu. Elementy, które w kontekście naszych przygotowań do prezydencji są już w tej chwili obecne. Inicjatywa pana prezydenta, żeby właśnie na tej prezydencji w sposób szczególny się skupić, jest elementem współpracy prezydenta i rządu. Niewykluczone, że propozycjami prezydenta zajmie się Sejm już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska rozpocznie procedurę naruszeniową wobec Polski. To reakcja na powołanie specjalnej komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy. Informację o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce przekazał wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Zrobił to jeszcze przed wysłaniem oficjalnej noty. Więcej szczegółów na ten temat pojawi się jutro, bo pismo do Polski zostanie wysłane dopiero jutro. Polska jako sąsiad Rosji ma pełne prawo, aby badać rosyjskie wpływy, mówi minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Będziemy to spokojnie wyjaśniać. To jest pierwszy etap wieloetapowej procedury. Przedstawimy swoje argumenty. Oczywiście mam nadzieję, że ten cel też łączy wszystkie instytucje europejskie i wszystkie kraje członkowskie, bo przeciwdziałanie wpływom rosyjskim to jest wielkie wspólne wyzwanie i tak też mam nadzieję przez Komisję Europejską będzie traktowane. Próbę powołania komisji od początku torpeduje opozycja, która przekonuje, że jest ona niezgodna z konstytucją. Nie można się dziwić, że instytucje europejskie, że instytucje zagraniczne widzą w tej sprawie naruszenie praw wolności. Opozycja nazwała ustawę Lex Tusk. Sam przewodniczący Platformy unika odpowiedzi na pytania dotyczące prorosyjskich działań rządu PO-PSL. Zapowiada, że na pewno nie stawi się przed komisją, jeśli powstanie. Nie będziemy respektować w żadnym wymiarze nielegalnych ciał. Ci, którzy będą w tym uczestniczyć, będą także odpowiadać konstytucyjnie i prawnie. Próba zablokowania komisji przez unijnych urzędników to próba wpłynięcia na wynik jesiennych wyborów, mówi minister Michał Wójcik. Komisja Europejska, która mnie nie dziwi. Komisja Europejska nie jest po prostu już bezstronnym ciałem. Tak jak pani von der Leyen, przewodnicząca, powiedziała, widziałaby kogoś innego w funkcji, na funkcji premiera, w fotelu premiera, pana Tuska. Komisja w sprawie rosyjskich wpływów ma funkcjonować na podobnych zasadach jak Komisja Weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji. Od jej decyzji będzie można odwołać się do sądu. Jednocyfrowa inflacja i prognozy, które będą wskazywały na jej dalszy wyraźny spadek. Takie warunki muszą zostać spełnione, by zacząć obniżkę stóp procentowych. Mówił dziś o nich prezes Narodowego Banku Polskiego.
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oficjalnie nie zamknęła jeszcze cyklu podwyżek, ale jak mówił dziś prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński, jest to formalność na wypadek ewentualnych szoków w gospodarce światowej. Inflacja w maju według wyliczeń GUS-u wyniosła 13%. Prezes NBP mówi o szybkim spadku nie tylko w Polsce, ale też w krajach sąsiednich i całej Europie. We wrześniu, być może we wrześniu, liczę na to, no ale to nie jest pewne, że we wrześniu ta inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10%, co już będzie takim symbolicznym bardzo przekroczeniem no tej bariery właśnie. Profesor Adam Glapiński mówił o tym, jaki kierunek obrała Rada Polityki Pieniężnej w walce z inflacją. Uznał podjęte działania za skuteczne, przekonywał, że podwyżka stóp w Polsce nie była spóźniona i przestrzegał przed walką z inflacją za pomocą gwałtownej podwyżki stóp procentowych. Mówił, że to niebezpieczne, a efektem może być wysokie bezrobocie. Prezes Narodowego Banku Polskiego uznał za warunek do obniżki stóp inflację jednocyfrową, której towarzyszyć będą dobre prognozy na przyszłość. Jeśli będzie pewne, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, no to już pojawia się możliwość obniżki. Tutaj są spore rozbieżności w przypadku ekonomistów. Polski Instytut Ekonomiczny jeszcze wczoraj przekonywał, że w trwającym roku nie będzie obniżki stóp procentowych. PKO BP spodziewa się tego w listopadzie. Od marca udało się wyeksportować z Polski ponad 3 miliony ton zboża. Takie dane przekazał resort rolnictwa. Nie przekonują one jednak wszystkich, zwłaszcza tych, którzy postanowili zablokować drogę krajową niedaleko przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Wiele magazynów i silosów pęka w szwach, a żniwa coraz bliżej. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś oraz Agrounia zaprotestowali. Dziś blokowali przejście w Medyce. Chcą m.in. przywrócenia ceł na produkty z Ukrainy, ale nie tylko. Chcemy obronić naszą produkcję żywności i powiedzieć PiS-owi, przestańcie nas kłamać. Mówił lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Protestujący podnosili, że rząd obiecał rolnikom wsparcie. Roman Kondrów ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś mówi, że pilnie potrzebne są pieniądze, które zrekompensują gospodarzom poniesione straty. Jeden minister obiecał, drugi minister. Nic to nie zostało wdrożone, jest to wszystko wirtualnie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus odpiera zarzuty i zapewnia, że środki, jakich żądają protestujący, będą przed wyborami. Pieniądze z dopłat do zbóż mogą być wypłacane jeszcze w tym miesiącu. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jeszcze w czerwcu już rozpocząć płacenie, znaczy wypłatę rolnikowi, tą żywą gotówkę, żeby jeszcze w czerwcu była. Minister podniósł wątpliwości, czy protestujący realnie zabiegają o interes rolników, czy nie wchodzą w politykę. Polska cały czas czeka też na pieniądze z Unii Europejskiej. Do tej pory nie zostały one zatwierdzone. Na pomoc polskim rolnikom ma trafić z tej puli 40 milionów euro. Ojciec Święty Franciszek przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł zaplanowaną wcześniej 3-godzinną operację. Do 18 czerwca zawieszone są wszystkie papieskie audiencje. Z prośbą o dowiernych, o modlitwę w intencji papieża zwróciła się Konferencja Episkopatu Polski. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.